Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <tries> papam Duch Święty w misji wśród Pogan. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 13 grudnia 1989 roku. Pierwsi Poganie, którzy otrzymali chrzest z rozkazu Piotra w domu setnika Korneliusza, uprosili apostoła, by zatrzymał się jeszcze kilka dni w Cezarei wśród nowych chrześcijan. Nie spodobało się to apostołom i braciom pozostałym w Jerozolimie. Po powrocie Piotra. Czynili mu wymówki Piotr, zamiast się bronić przed zarzutami, jął wyjaśniać im po kolei przebieg wydarzeń, aby bracia pochodzenia żydowskiego, sami mogli ocenić wagę faktu, iż również poganie przyjęli słowo Boże. Opowiedział im o widzeniu, jakie miał w jafie o zaproszeniu korneliusza o wewnętrznym nakazie Ducha Świętego, który pozwolił mu przełamać opory. O stąpieniu ducha świętego na osoby zgromadzone w domu setnika, kończąc swoją opowieść, powiedział: Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział pan: Jan chrzcił wodą, Wy zaś ochrzczeni będziecie duchem świętym. Jeżeli więc, Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzyśmy uwierzyli w pana, Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? To było zdaniem Piotra w całym tym wydarzeniu najważniejsze. Nie zaś przyjęcie gościny u setnika poganina, uznane przez jerozolimskich chrześcijan pochodzenia żydowskiego za rzecz niezwykłą i niedozwoloną, słowa Piotra okazały się niezwykle skuteczne. Czytamy bowiem w dziejach apostolskich. Gdy to usłyszeli, zamilkli, wielbili Boga i mówili. A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. W ten sposób po raz pierwszy. Została przezwyciężona pokusa społeczno-religijnego partykularyzmu, na jaką narażony był Kościół pierwotny, powstały we wspólnocie jerozolimskiej i judzkiej. Drugie, jeszcze bardziej spektakularne zwycięstwo nad nią odniesie apostoł Paweł przy pomocy Piotra. Powrócimy do tego za chwilę. Teraz przyjrzyjmy się, jak Piotr podąża dalej drogą, zapoczątkowaną przez chrzest Korneliusza. Widać tu znów, że sam Duch Święty prowadzi apostołów w tym kierunku. Z dziejów apostolskich dowiadujemy się, że nawróceni z Jerozolimy, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, podjęli dzieło prozelityzmu w miejscach osiedlenia, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii, przemawiali też do Greków Czyli nie Żydów, i opowiadali dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochi Barnabę. Była to swoista inspekcja, podjęta przez wspólnotę jerozolimską, która ze względu na swoje pierwszeństwo poczuwała się do obowiązku czuwania nad innymi kościołami. Barnaba udał się do Antiochii. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać szawła, a kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii, przez cały rok pracowali razem w kościele. Nauczając wielką rzeszę ludzi, w Antiochi też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Jest to kolejny decydujący moment w dziejach nowej wiary zbudowanej na przymierzu w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Także nowe określenie chrześcijanie wyraża trwałość więzi, łączącej członków wspólnoty. Pięćdziesiątnica pogan, w świetle słów i czynów Piotra prowadzi stopniowo do wypełnienia Chrystusowej zapowiedzi o Duchu Świętym. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. We wzrastającym pod działaniem Ducha Świętego w chrześcijaństwie urzeczywistnia się coraz bardziej uwielbienie Pana Jezusa. W dzieje stosunków między Kościołem w Antiochii, i Kościołem w Jerozolimie wkracza Szaweł Starsu, którego Barnaba przyprowadził do Antiochi. I tam przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. Pewnego dnia, gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po nałożeniu na nich rąk, wyprawili ich, a oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a Stamtąd odpłynęli na Cypr. Pamiętajmy, że Cypr był ojczyzną Barnaby. Powołanie i misja Szawła u boku Barnaby rozwija się więc zgodnie z wolą Ducha Świętego, który otwiera w ten sposób nową fazę rozwoju pierwotnego kościoła. Znana jest historia nawrócenia Szawła Starsu i wiadomo, jak wielką rolę w ewangelizacji starożytnego świata odegrał Szawel przemieniony w Pawła, apostoła narodów. Który podjął to dzieło z całą energią i zapałem swojego wielkiego serca. Tutaj ograniczymy się do przypomnienia słów skierowanych doń przez Ananiasza z Damaszku, gdy ten z rozkazu Pana udał się na ulicę Prostą do domu Judy, by odwiedzić prześladowcę chrześcijan, przemienionego duchowo przez spotkanie z Chrystusem. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: „Szawle, bracie.” Pan Jezus, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał. I został napełniony duchem świętym. Szaweł natychmiast odzyskał wzrok i zaczął dawać świadectwo w synagogach, najpierw w Damaszku, dowodząc, że ten, Chrystus, jest Mesjaszem, a następnie w Jerozolimie, gdzie został przedstawiony przez Barnabę i gdzie przemawiał też i rozprawiał z Helenistami. Helleniści byli wrogo nastawieni do wszystkich głosicieli chrześcijaństwa, a szczególnie do Szawła, którego nawet usiłowali zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. Tam odszuka go Barnaba, by zaprowadzić z sobą do Antiochi. Wiemy już, że rozwój kościoła w Antiochi spowodowany w dużej mierze licznymi nawróceniami wśród Greków wzbudził zainteresowanie kościoła w Jerozolimie, w którym utrzymywały się jednak pewne wątpliwości, nawet po wizycie tam Barnaby, wobec praktyki przyjmowania pogan do chrześcijańskiej wspólnoty bez uprzedniego przeprowadzenia ich przez drogę mozaizmu. W istocie niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu, według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Był to zasadniczy problem, dotykający samej istoty chrześcijaństwa jako nauki i życia, opartego na wierze w Chrystusa oraz jego oryginalności i niezależności od judaizmu. Problem ten został rozstrzygnięty na tzw. soborze jerozolimskim przez apostołów i starszych, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust pogani usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli, Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Był to ważny moment w procesie uświadamiania sobie Pięćdziesiątnicy Pogan przez macierzystą wspólnotę w Jerozolimie, która skupiała najwyższych przedstawicieli Kościoła. Wszyscy członkowie tej wspólnoty czuli, że żyją i działają napełnieni pociechą Ducha Świętego. Wiedzieli, że działanie Ducha Świętego przejawia się w decyzjach i czynach nie tylko samych apostołów. Ale także innych braci, na przykład Szczepana, Barnaby i Szawła. Wkrótce mieli dowiedzieć się o tym, co zaszło w Efezie po przybyciu tam szawła, który stał się Pawłem. Czytamy w dziejach apostolskich. Kiedy Apollos, jeden z głosicieli Ewangelii, znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone. Przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Zapytał ich. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do Niego, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Gdy zaś usłyszeli o Jezusie, przyjęli Chrzest w Jego imię. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich, mówili też językami i prorokowali. Wspólnota Jerozolimska wiedziała zatem, że ta swoista epopeja Ducha Świętego Odbywała się za pośrednictwem wielu osób, obdarzonych apostolskim charyzmatem i władzą spełniania apostolskich posług. Jednak ów pierwszy sobór stał się wydarzeniem kościelno-instytucjonalnym, które przesądziło o ewangelizacji całego świata, a to dzięki wewnętrznej więzi istniejącej między zgromadzeniem, któremu przewodniczy Piotr, a Duchem Świętym. I rzeczywiście Apostołowie ogłosili rezultaty swych obrad oraz podjęte decyzje, posługując się niezwykle znamienną formułą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Był to wyraz ich pełnej świadomości, że działają kierowani Duchem Prawdy, którego im przeobiecał Chrystus. Apostołowie wiedzieli, że ich autorytet, umożliwiający podjęcie decyzji, płynie z Ducha Świętego. I że On sam owym decyzją nadaje znamie pewności. To Parakletos, czyli Duch Prawdy, sprawił, że Pięćdziesiątnica Jerozolimska stawała się również coraz bardziej Pięćdziesiątnicą Pogan. W ten sposób nowe przymierze Boga z ludzkością we krwi Chrystusa stało się dostępne dla wszystkich ludów i narodów aż po krańce ziemi.